Proszę Państwa, teraz będę referował ja te uchwały kolejne, cztery. To są uchwały odnośnie oświetlenia w ulicach, które już podjęliśmy kiedyś decyzję, że realizujemy to oświetlenie. Natomiast, żeby Państwo mieli ogląd, pan, który wygrał przetarg w 2013, nie zrealizował tych dokumentacji. I w związku z tamtymi dawnymi uchwałami mieliśmy w WPF-ie zapisane na realizację tych rzeczy na ten rok 69 990, co tak naprawdę też było błędem, bo suma tych trzech uchwał była chyba 80 tysięcy, natomiast myśmy taką sumę mieli do projektu podaną do ZIKIT, prawdopodobnie gdzieś się pomylił przy sumowaniu tych kwot. Niemniej jednak nie ma to żadnego znaczenia. Pan projektant nie wywiązał się, nie zrealizował tej dokumentacji, w związku z tym jesteśmy zobowiązani niejako podjąć korekty tych uchwał i one tak naprawdę dotyczą tego, że dokumentacja jest w tym roku. Na wszelki wypadek dopisaliśmy to razem z panią przewodniczącą Komisji Infrastruktury. Wymyśliliśmy, żeby dopisać, że 2015 jednak dokończenie dokumentacji, gdyby znowu się trafił jakiś partaż, który nie zdąży zrobić dokumentacji w tym roku, to będzie miał możliwość w przyszłym dokończyć ją. No i oczywiście realizacja w przyszłym roku. I teraz odnoszę się po kolei, tymi uchwałami idziemy. Druk 575. To dotyczy ulicy Podkamyk. To jest ta ulica, w której już tutaj dyskusja była gorąca nieraz. Od razu mówię, że druk 578 dotyczy też ulicy Podkamyk. I generalnie pamiętacie Państwo, były dwie uchwały siedzące Podkamyk. Był pierwszy jakby etap, drugi. W związku z tym, że pierwszy nie został projekt zrealizowany, drugi w ogóle nie został wprowadzony, ponieważ drugi nie został w ogóle wprowadzony do WPF-u. W związku z tym jest okazja, żeby to połączyć ten cały zakres tam pracy w ulicy Podkamyk i nie dzielić na dwie części. Troszeczkę się różnią kwoty przy projektach. Wzięło się to stąd, że pan projektant wygrywając przetarg rażąco zaniżył kwoty w związku z kosztorysem i po konsultacjach z ZIKIT-em uznali pracownicy ZIKIT-u, że możemy spokojnie troszkę na tej dokumentacji obniżyć Te kwoty w tym roku, jeśli chodzi o przepraszam Państwa, jeszcze moment. Już Państwu jeszcze wytłumaczę jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne. Bardzo proszę jeszcze posłuchać chwilę, bo jestem w stanie do Państwa mówić, czy chcecie przerwę, żeby skonsumować ciastka? Chciałem dzisiaj zapytać często o jedną rzecz. Nie, nie. Ja pytam, czy mogę mówić, kontynuować. Ja nie chcę zadać pytań nawet. Mogę kontynuować? Dziękuję. Szanowni Państwo radni, czy ja mogę kontynuować? No to, szanowni Państwo, ogłaszam wiecie, no to przerwę na koniec.